Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich na salę. Mój piękny. Otwieram 48. sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Witam wszystkich Państwa. Zgodnie z listą obecności jest niezbędne kworum, aby dzisiejsze obrady i decyzje były prawomocne. Nieobecność zgłosił pan Michał Kamiński. Na sekretarza powołuję pana Łukasza Młynarczyka. Dziękuję. Uprzejmie informuję, że z dniem 15 grudnia 2023 roku pan Stanisław Ziątek został powołany przez prezesa Rady Ministrów na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale nadal pozostaje radnym województwa, z czego się bardzo cieszę. No, gdzie moje kwiatki? Zgodnie z artykułem 31 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa utrata członkostwa w zarządzie województwa następuje w dniu zatrudnienia w administracji rządowej. Wobec powyższego mamy dość poważne zmiany dotyczące naszych dzisiaj obrad. Jest już pan Wziątek? Tutaj jest. Jest. Tutaj jest, no. Proszę poczekać. Wiesz, ja żeby nie upadł, co sam. Zapraszam, ale dwa zdania. Dziękuję, dziękuję. Wejdź, ja ci podsumuję. Dziękuję ci bardzo. Dobra. A jest okej. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, Wysoki Zarządzie, wielce Szanowni Państwo. Myślę, że nie będę nadwyrężał Państwa życzliwości, jeśli powiem po 5 latach wspólnego funkcjonowania, drodzy przyjaciele, koleżanki i koledzy. To dla mnie wielki zaszczyt, że miałem ten wielki honor, przyjemność i wielką radość współpracować przez okres 5 lat w Zarządzie Województwa z panem marszałkiem i z całym zarządem. Współpraca z państwem zawsze, choć nie zawsze się zgadzaliśmy, to zawsze należała i do wielkich wyzwań, ale przede wszystkim do radości wspólnoty działania. Ja, jak Państwo wiecie, nie żegnam się z funkcją radnego, więc dalej będziemy w tym względzie współpracować. Ale praca w zarządzie województwa dla mnie, choć miałem już swoje doświadczenia różnego rodzaju życiowe i zawodowe, była i wyzwaniem, i jednocześnie lekcją, którą zapamiętam na całe życie. Zarząd województwa, sejmik pozostaje nie tylko w mojej pamięci, ale także w moim sercu. Drodzy Państwo, wiecie, że przejmuję funkcję niełatwą wiceministra obrony narodowej. Jest to funkcja, która jest niezwykle odpowiedzialna i ja mam świadomość tej odpowiedzialności. To nie jest, użyję tego określenia, łup wojenny. To jest po prostu ciężka praca i przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego kraju, za przygotowanie wojska do realizacji zadań związanych z obroną naszej ojczyzny. I już na początku przyjmujemy takie działania, które pokażą, że wojsko powinno być otwarte na współpracę
nie tylko z obszarem szeroko rozumianym cywilnym, ale z wieloma instytucjami, które mogą być partnerem do realizacji polityki bezpieczeństwa państwa. I wierzę, że sejmiki wojewódzkie będą również miały w tym względzie wielką rolę do spełnienia. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować także, pozwólcie mi państwo, wszystkim moim współpracownikom, dyrektorom wydziałów, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, bo współpraca z wami, drodzy państwo, była naprawdę przyjemnością. Nie miałem świadomości, kiedy przychodziłem i obejmowałem funkcję członka zarządu województwa, że mamy tak znakomicie przygotowanych pracowników do realizacji zadań samorządowych. To naprawdę są po prostu profesjonaliści z otwartym, wielkim sercem i życzliwością współpracy i współdziałania. Chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, bo to jest także nauka, którą wniosę do innych zewnętrznych działań. Dziękuję pięknie i życzę wszystkim nam, samorządowcom, bo samorząd dalej pozostaje w kręgu mojego zainteresowania, sukcesów w rozwoju naszego regionu. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. A mnie trudno się będzie przyzwyczaić do szukania pana z innej strony. Szanowni państwo, przystępujemy do pracy nad porządkiem obrad. Na wniosek pana marszałka dodajemy punkt czwarty, zmiany w składzie zarządu województwa zachodniopomorskiego obejmujące następujące projekty uchwał. Sprawa pierwsza to będzie przyjęcie rezygnacji z funkcji wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego. Druga to w sprawie wyboru wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego. I trzecia w sprawie wyboru członka zarządu województwa zachodniopomorskiego. Ponadto należy dokonać zmian w porządku obrad dla dwóch projektów uchwał, które dotyczą budżetu z roku 2023. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektów pod nazwą Polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń, Polsko-niemieckie dni turystyki rowerowej oraz wycieczki rowerowe, rozwój aplikacji Pomorze Zachodnie. Jest to projekt 568/1/23 i proponuję rozpatrywać jako punkt 5.1. Projekt w sprawie przystąpienia województwa zachodniopomorskiego jako partnera do realizacji zadania pod nazwą Regionalny Punkt Kontaktowy Pomoc Techniczna w ramach programu Interreg 6A Mecklenburgia Pomorze Przednie Brandenburgia Polska. Jest to projekt numer 575/1/23. Proponuję rozpatrywać jako punkt 5.2. Dodatkowo pod obrady należy wprowadzić projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa zachodniopomorskiego. Jest to projekt 580/1/23 jako punkt 5.12. W sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Projekt 581/1/23 jako punkt 5.13. W sprawie powołania radnego w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Projekt numer 582/1/23 jako punkt 5.14. I w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej. Projekt numer 583/1/23 jako punkt 5.15. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby złożyć jakiś wniosek? Dziękuję. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania w sprawie zmian w składzie zarządu województwa zachodniopomorskiego jako punkt 4.1. Wprowadzenie do porządku obrad tegoż projektu. Kto z państw i panów radnych jest za wpisaniem do projektu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Przy 20
8 głosach za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, projekt został dopisany. W sprawie uchwały przystąpienia do realizacji projektów pod nazwą Polsko-Niemiecki Kalendarz Wydarzeń, Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej oraz Wycieczki Rowerowe, rozwój aplikacji Pomorze Zachodnie jako punkt 5.1. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. 28 głosów za. Projekt został dopisany. W sprawie przystąpienia województwa zachodniopomorskiego jako partnera do realizacji zadania pod nazwą Regionalny Punkt Kontaktowy Pomoc Techniczna w ramach programu Interreg 6A Mecklenburgia Pomorze Przednie Brandenburgia Polska jako punkt 5.2. Kto z pań i panów radnych jest za wpisaniem do porządku projektu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję bardzo. 28 głosów za. Projekt został wpisany. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa zachodniopomorskiego. Projekt 580. Kto z pań i panów radnych jest za wpisaniem tegoż projektu do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 28 głosów za. Projekt został wpisany. W sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Skargi Wniosków Petycji, projekt 581. Kto z pań i panów radnych jest za wpisaniem tegoż projektu do porządku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy za. 28 głosów za. Projekt został wpisany. W sprawie powołania radnego do składu Komisji Skargi Wniosków i Petycji, projekt 582. Kto z pań i panów radnych jest za wpisaniem tegoż projektu do porządku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wszyscy za. Pani Jacynowicz, przepraszam. Dziękuję. 28 głosów za. Projekt został dopisany. I ostatni w sprawie zmian w składzie osobowej Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej, projekt 583. Kto z pań i panów radnych jest za wpisaniem tegoż projektu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. 28 głosów za. Wszyscy. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został zmieniony. Teraz przegłosujemy całość porządku obrad z przyjętymi poprawkami. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem powyższego porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. 20. Pani Jacyna nie oddała głosu, czyli 28 osób za. Porządek obrad został przyjęty. W sprawie przyjęcia protokołów z Komisji 46 i 47 Sejmiku, projekt protokołów z obu posiedzeń wszyscy otrzymali państwo pocztą elektroniczną. Czy są jakieś uwagi? Dziękuję. Wobec powyższego przystępujemy do procedury głosowania w sprawie przyjęcia protokołu 46 sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Przy 27 osobach za, jednej wstrzymującej się, protokół został przyjęty. I w sprawie przyjęcia protokołu z 47 sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przy 27 osobach za, jednym wstrzymujących się, protokół został przyjęty. Szanowni państwo, w tej chwili przystępujemy do zmian w składzie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Przechodzimy do... Tak? Pan marszałek chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, pozwolę sobie z tego miejsca, ponieważ no, niecodziennie zmieniamy na szczęście skład osobowy Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Wysoki Sejmiku, w związku z powołaniem
pana Stanisława Wziątka na wiceministra obrony narodowej w związku jednocześnie z powstaniem nowych klubów w naszym sejmiku. Przyjąłem dzisiaj rezygnację pana marszałka Olgierda Kustosza z funkcji wicemarszałka województwa i chciałbym poprosić Wysoki Sejmik o powierzenie mu funkcji członka zarządu więc województwa z rekomendacji klubu Inicjatywa Samorządowa, który niedawno się zawiązał. Natomiast chciałbym również rekomendować na stanowisko wicemarszałka pana doktora Rafała Rosińskiego, naszego kolegę sejmikowego, który będzie reprezentował klub Trzecia Droga PSL Nowa Lewica w naszym właśnie zarządzie. No, nie będę może wprowadzał, pan Rafał Rosiński jest nam od wielu lat znany jako radny. W Koszalinie jest znany pewnie bardziej ze swojej aktywności zawodowej jako zarówno wykładowca, ale również jako prodziekan do spraw studenckich na Politechnice Koszalińskiej, więc mam nadzieję, że dzisiaj Wysoki Sejmik obdarzy go zaufaniem zgodnie z rekomendacją, którą chciałbym w chwili obecnej, czy z tymi dwoma rekomendacjami, których chciałbym w chwili obecnej udzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego pana Olgierda Kustosza. Proszę bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem rezygnacji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. 28 osób za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Rezygnacja została przyjęta. Na podstawie artykułu 40 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa pan marszałek przedstawił kandydaturę na stanowisko wicemarszałka i członka zarządów z wnioskiem o przyjęcie tychże uchwał. Zgodnie z artykułem 32 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa sejmik województwa wybiera wicemarszałków oraz pozostałych członków zarządu na wniosek marszałka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku w tajnym głosowaniu. W związku z powyższym będziemy musieli powołać komisję skrutacyjną, ale pan Rafał Niebórski chciałby jeszcze w tej... Przerwa z klubu, tak? Ogłaszam przerwę 5-minutową, ale możemy wybierzemy, tak? Ale może... Tak, wobec powyższego 5 minut przerwy.
trzeba zabrać. Zapraszam wszystkich na salę sesyjną. Chociaż teraz jakby sala też. Ponieważ wybory na wicemarszałka i członka zarządu są tajne, wobec powyższego przystępujemy do powołania komisji skrutacyjnej. Czy pan Artur Nycz wyraża zgodę? Dziękuję. Czy pan Artur Westgraj wyraża zgodę? Dziękuję. Czy pan Cezary Urban wyraża zgodę? Dziękuję. I czy pan Rafał Niburski wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy teraz zgłaszamy kandydatów? O, przepraszam. Kto jest za przyjęciem komisji skrutacyjnej w takim stanie osobowym? Tak. Kto jest za? Dziękuję. Super. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Pan Carewicz obecny, pan nie głosowali, czyli 25 osób za, 3 głosy nie oddane. Mamy zgłoszonych 2 kandydatów. Dobra, ale mogę tak. Czyli minuta przerwy na konstytuowanie się, proszę, a my się prosimy zastanowić, kogo, czy będziemy głosować. Komisję proszę tam do mojego gabinetu.
Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich na salę. Jeszcze nie, momencik. Bardzo proszę, przypominam, że jesteśmy w punkcie zmiany w składzie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. I jeszcze jedno pytanie powinnam zadać. Czy pan Rafał Rosiński wyraża zgodę na stanowisko? Bardzo się cieszę. I czy pan Olgierd Kustosz wyraża zgodę na stanowisko członka zarządu? Panie dyrektorze, dziękuję ślicznie. To teraz możemy przystąpić do kolejnej czynności. Komisja skrutacyjna ma głos. Kto z panów został przewodniczącym komisji? To bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, komisja skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie. Artur Nycz przewodniczący, członkowie komisji Cezary Urban, Artur Wezgraj, Rafał Niburski. Głosowanie odbędzie się w następujący sposób. Każdy po wyczytaniu nazwiska otrzymacie państwo, członkowie komisji, do państwa podejmą i wręczą wam dwie karty. Osobno do głosowania na członka zarządu, osobno na wicemarszałka. Pozostajecie państwo w miejscu. Również po oddaniu głosu podejdzie do was członek komisji z urną, do której oddane zostaną głosy. Czy wszystko jest jasne? Czy państwo zgłaszacie jakieś zastrzeżenia? W takim razie przystępujemy do rozdania kart. Pan Henryk Carewicz. Pan Zbigniew Chojecki. Pan Wojciech Dorzynkiewicz. Pan Zygmunt Dziewguć. Pan Adam Fedeńczak. Pan Olgierd Geblewicz. Tak, czy pan radny... Pan radny potrzebuje kurtyny, zasłony albo osobnego pomieszczenia, bo możemy to zorganizować. Jeżeli jest potrzeba, to można wyjść na zaplecze. Bardzo proszę i za kurtynę na korytarzu. Dobrze, żeby nie było wątpliwości, mamy zapewnione miejsce osobne do głosowania, jeżeli jest taka potrzeba. Pan marszałek Geblewicz otrzymał karty. Pan Jakub Hardy Douglas. Pani Małgorzata Jacyna-Wit. Pani Wanda Jakubowska. Pani Teresa Kalina. Pan Michał Kamiński, nieobecny. Pani Kołodziejska Motyl Krystyna. Pan Maciej Kopeć. Pan Kosmal Edward. Pani Kozłowska Elżbieta. Pan Kustosz Olgierd. Pan Łukasz Młynarczyk. Łukasz Młynarczyk. Rafał Niburski. Pan Krzysztof Nieckarz. Pan Andrzej Niedzielski. Artur Nycz. Dziękuję. Pan Marcin Przypióra. Pan Rogowski Ireneusz. Pan Rafał Rosiński. Pan Tomasz Sobieraj, nieobecny.
pan Subocz Andrzej. Jest? A, jest już. No, to dobra, to poprawimy protokół. Jest wydrukowany. Pan marszałek Sobieraj. Panie marszałku, zapraszam od razu po podpis na liście obecności. Nie można karty bez podpisu. Ja się podpisałem. Masz pióro, moje. Pan Andrzej Subocz otrzymał już, tak? Pani Halina Szymańska. Pan Urban Cezary. Pan Artur Wezgraj. Gdzieś chyba na boku sobie trzeba odłożyć, tak? I pan Stanisław Ziątek. Tak jest. Poczekaj, dajmy jeszcze minutkę. Jeszcze nie wydawałem, nie? Nie, no bo jedna osoba jest nieobecna. Dobra, ale to nie została żadna. A żadna nie została? To jeden za dużo było. Albo ktoś może się stoi w wypisach. Zobaczymy, jak będzie mieć. Dobrze, ja rozumiem, że wszyscy z Państwa oddali głos. Tak, w takim razie pan Rafał Niebulski będzie podchodził z urną, a ja będę wyczytywał nazwiska i oddajemy głos. Pan Henryk Carewicz. Pan Chojecki Zbigniew. Pan Wojciech Dorżynkiewicz. Pan Zygmunt Dziewguć. Pan Adam Fedeńczak. Pan Olgierd Geblewicz. Pan Jakub Hardy Douglas. Pani Małgorzata Jacyna-Wit. Pani Wanda Jakubowska. A przepraszam, nieobecna. Nie, obecna tutaj. Nie w tym miejscu podpis. Pani Kalina Teresa. Pan Michał Kamiński. Nie. Pani Kołodziejska Motyl Krystyna. Pan Maciej Kopeć. Pan Kosmal Edward. Pani Kozłowska Elżbieta. Pan Kustosz Olgierd. Pan Łukasz Młynarczyk. Pan Rafał Niburski. Pan Krzysztof Nieckarz. Pan Andrzej Niedzielski. Nycz Artur. Marcin Przepióra. Pan Ireneusz Rogowski. Pan Rafał Rosiński. Pan Tomasz Sobieraj. Pan Andrzej Subocz. Pani Halina Szymańska.
pan Urban Cezary, pan Artur Wezgraj i pan Stanisław Ziątek. Dobrze, komisja uda się teraz na policzenie głosów. Dziękuję. My mamy 3 minuty przerwy. Myślę, że 3 minuty wystarczą.
Zapraszam wszystkich na salę. Wracamy do obrad. Szybciutko. Proszę bardzo, pan przewodniczący Artur Nycz. Protokół numer 1 Komisji Skrutacyjnej wybrany na posiedzeniu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19 grudnia 2023 roku do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego. Komisja skrutacyjna w składzie: Artur Nycz przewodniczący, Rafał Niebórski członek, Artur Wezgraj członek, Cezary Urban członek komisji. Stwierdza, co następuje. Na ogólny stan sejmiku województwa zachodniopomorskiego 30 radnych. Zgodnie z listą obecności obecnych jest 29 radnych. W głosowaniu tajnym wzięło udział 29 radnych. Oddano 29 głosów, w tym ważnych 29, nieważnych 0. W wyniku tajnego głosowania, zgłoszony wniosek otrzymał następującą liczbę głosów: 19 za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja stwierdza, że Rafał Rosiński uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany na funkcję wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego. Karty do głosowania są załącznikami do niższego protokołu. Na tym protokół zakończono. Serdecznie gratulujemy panu marszałkowi. Protokół numer 2 Komisji Skrutacyjnej wybrany na posiedzeniu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19 grudnia 2023 roku do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Komisja skrutacyjna w składzie: Artur Nycz przewodniczący, Rafał Niebórski członek, Artur Wezgraj członek, Cezary Urban członek. Stwierdza, co następuje. Na ogólny stan Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 30 radnych. Zgodnie z listą obecności obecnych jest 29 radnych. W głosowaniu tajnym udział wzięło 29 radnych. Oddano 29 głosów, w tym ważnych 29, nieważnych 0. W wyniku tajnego głosowania zgłoszony wniosek otrzymał następującą liczbę głosów: 19 za, 0 przeciw, 10 wstrzymujących się. Komisja stwierdza, że Olgierd Kustosz uzyskał wymaganą liczbę głosów i został wybrany na funkcję członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Protokół zakończono i podpisano. Pani przewodnicząca, można tak? Szanowni państwo, proszę o zabranie głosu pana marszałka Rosińskiego. Pani przewodnicząca, panie marszałku, wysoki sejmiku, szanowni państwo. Na początku chciałbym oczywiście podziękować państwu za zaufanie. Chciałbym podziękować mojemu klubowi, głównie panu ministrowi, panu Stanisławowi Wziątkowi, panu przewodniczącemu klubu, panu Arturowi Wezgrajowi oraz panu Zygmuntowi Dziewguciowi za wystosowanie tutaj, za zgodę na to, abym objął tutaj funkcję
czy mógł kandydować jakby na funkcję wicemarszałka. Oczywiście wielkie także podziękowanie i za zaufanie dla pana marszałka, za przedstawienie tej kandydatury, za zaufanie mi oraz oczywiście za rekomendację Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, bo to za sprawą tego ugrupowania tutaj stoję między innymi także przed państwem. Jest to, tak jak powiedziałem, wielki zaszczyt i ogromne zaufanie i duża odpowiedzialność stojąca przede mną. Mam nadzieję, że godnie będę reprezentował samorząd województwa zachodniopomorskiego i nie zawiodę przede wszystkim mieszkańców, jak i państwa w tejże funkcji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo i żeby stało się zadość, muszę przeczytać uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego na podstawie artykułu 32 ustęp 3 ustawy z 5. Tak? Może tylko dwa zdania? I jeszcze. A zaraz będziemy powoływać pana, to wtedy dam, dobra? Dzięki. Jeszcze sekundę. O samorządzie województwa ustala się, co następuje. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego został wybrany Rafał Rosiński. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo i teraz panie marszałku zapraszam. Panie marszałku, drogi zarządzie, chciałbym podziękować wszystkim radnym za ponowne obdarzenie mnie zaufaniem. Chciałbym pogratulować przede wszystkim naszemu przyjacielowi Stanisławowi Wziątkowi za te 5 lat ze mną osobiście, ponad 4 lata współpracy. Myślę, że bardzo dużo my jako członkowie zarządu też mogliśmy zawdzięczać panu Stanisławowi, przede wszystkim tej merytoryczności. Także chciałbym pogratulować rządowi, że ma naprawdę bardzo kompetentnego wiceministra. Cieszymy się, że to z województwa zachodniopomorskiego jest ta osoba, a tym bardziej nasz przyjaciel z sejmiku Stanisław Wziątek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i uchwała kolejna. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Wysoki Sejmiku, uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Na podstawie artykułu 32 ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego został wybrany Olgierd Kustosz. Paragraf numer 2. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. I paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wobec powyższego przystępujemy już do rozpatrywania uchwał. Uchwała 5.1 w sprawie przystąpienia do realizacji projektów pod nazwą Polsko-Niemiecki Kalendarz Wydarzeń i Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej oraz Wycieczki Rowerowe Rozwój Aplikacji Pomorze Zachodnie. Projekt uchwały to druk 568/1/23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chciałby zabrać głos? Dziękuję. Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej oraz Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych. Czy przewodniczący komisji chcieliby zabrać głos? Dziękuję. Promocji i Rozwoju. Panie przewodniczący, czy chciałby zabrać pan głos? Dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji? Dziękuję. Czy szefowie klubów? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych? Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie.
Przy 21 głosach za, 8 wstrzymujących się, uchwała została podjęta. W sprawie przystąpienia województwa zachodniopomorskiego jako partnera do realizacji zadania pod nazwą Regionalny Punkt Kontaktowy Pomoc Techniczna w ramach programu Interreg 6 Amek-Lemburgia Pomorze Przednie Brandenburgia Polska. Projekt uchwały to druk 575/1/23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chce zabrać głos? Dziękuję. Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej oraz Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych. Czy przewodniczący komisji chcą zabrać głos? Panie przewodniczący, dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji? Dziękuję. Czy szefowie klubów? Dziękuję. Ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia województwa zachodniopomorskiego jako partnera do realizacji zadania Regionalny Punkt Kontaktowy? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Przy 20 głosach za, 8 wstrzymujących się, 1 głos nieoddany. Uchwała została... Pan radny Wziątek jest za, więc jest głos więcej, proszę doliczyć. Nie ma głosu nieoddanych. W sprawie zmiany budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2023 rok. Projekt uchwały to druk 578/1/23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chce zabrać głos? Zapraszam pana skarbnika Marka Dyleskiego. Dziękuję bardzo. Zmiany budżetu województwa zachodniopomorskiego na rok 2023, jeżeli pani przewodnicząca pozwoli, to razem ze zmianami w wieloletniej prognozie finansowej, jak zawsze, jako że te zmiany wynikają przede wszystkim też ze zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Jeśli chodzi o zmiany podstawowych wielkości, to dochody zwiększamy o kwotę per saldo 1 785 046 zł, natomiast wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 143 983 193 zł. Tym samym wynik budżetu z deficytu na poziomie 182 milionów złotych spada do kwoty 36 775 530 zł. Pozostałe parametry przychodów i rozchodów nie ulegają zmianie. To finansowanie przechodzi też na rok następny, uwolnione też środki. Jeżeli chodzi o główne przyczyny zmian, to one wynikają przede wszystkim z planowanych zmian w przedsięwzięciach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, to dość nieznaczne kwoty, ale one wynikają też przede wszystkim z zamykania starej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia, które były realizowane też z udziałem środków Unii Europejskiej, też kończą się też w tym roku i tym samym uwzględniamy też te zmiany. Jednocześnie też te zmiany wpływają na zadania, które są już realizowane w ramach nowej perspektywy, kontynuowane są w latach następnych. Są też dość spore zmiany, przede wszystkim w polityce transportowej. Ale jeżeli chodzi o politykę rynku pracy, to jest przede wszystkim przesunięcie w ramach pomocy technicznej z tego roku, uwolnione środki z nowej perspektywy przechodzą na rok 2025. Jeżeli chodzi o politykę turystyczną Pomorza Zachodniego, to te przedsięwzięcia, które dotyczą realizacji tras rowerowych realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, to z jednej strony kończymy te zadania i dostosowujemy do faktycznego wykonania te wydatki, a z drugiej strony też przesuwamy i kontynuujemy zadania już z nowej perspektywy, te trasy rowerowe, które są już realizowane w ramach tej nowej perspektywy. No, największe zmiany to w polityce transportowej. Tak naprawdę to można powiedzieć trzy zadania. Choć przede wszystkim to jest przesunięcie zadań realizowanych przez ZZDW, to jest 40 milionów
w realizacji tak zwanych dywaników, jakby to nazywamy, i przesunięcie ich, kontynuacja ich, czyli przebudowa odcinków szlakowych na rok następny. One są realizowane, więc te płatności są przesuwane na rok następny. Droga numer 102 to dość spore zadanie, które przesuwane jest tak naprawdę na rok 2025, to przede wszystkim i oczywiście i trochę pomniejszych zmian, ale skutkujących dosyć sporą kwotą zmniejszenia wydatków o 109 milionów złotych. Jeżeli chodzi o politykę samorządową, to tu głównie przesunięcia w ramach pomocy technicznej też z tego roku na rok 2025, tym samym zmniejszamy po stronie dochodów i wydatków, a politykę kulturalną to też dostosowujemy do faktycznego wykonania, uwolnienie też środków w ramach zwiększenia dofinansowania na jednym z zadań w naszej jednostce i przesunięcie też na następny rok i kontynuacja zadań, przede wszystkim też ogrody Przelewice. Jeśli chodzi o zmiany w zadaniach jednorocznych, one są trochę już mniejsze, to przesunięcie realizacji zadania zakupu czy rozbudowy parku maszyn ZZDW w Koszalinie, to jest kwota 1 330 000, i też rozwiązanie i dostosowanie tych rezerw już do faktycznego wykonania, jeśli chodzi o w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Pozostałe zadania trochę może mniejsze kwotowo, ale też zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 37 tysięcy też i po stronie dochodów i wydatków. Bieżąca obsługa tras rowerowych to jest przede wszystkim dostosowanie do zmian, które są ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, a z większych to zwiększenie dochodów o kwotę 14 700 000, to jest z tytułu wpływu z podatku VAT, ale też i odsetek na rachunkach zgromadzonych na rachunkach województwa zachodniopomorskiego. Tym samym zmniejszamy deficyt o kwotę 145 768 239 złotych. To są, jeżeli chodzi o zmiany budżetu, ale tak jak mówiłem, główne przyczyny tkwią też w planowanych zmianach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. I tak w zasadzie zmiany wprowadzane w wieloletniej prognozie finansowej to wprowadzenie dotyczą zwiększenia nakładów o kwotę łączną 324 981 343 zł, w tym 1/3 to projekty z udziałem środków Unii Europejskiej, pozostałe zadania to 217 milionów złotych. Jeżeli chodzi o wprowadzenie nowych zadań, to jest budowa obejścia miasta Barlinek, 31 milionów i realizacja i rok 2023, jeszcze ten 24 i 25. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Fundusz Pomerania, to jest łącznie 6 milionów, w tym na 24 rok 2 miliony. Zaprojektowanie, wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym rzeki Chełszcząca, ale tu chodzi kontynuacja czy dokończenie też tej trasy rowerowej wokół jeziora Dąbia, 1 820 400 zł, i regionalny punkt kontaktowy, to co już dzisiaj wcześniejsza uchwała, która była podejmowana, to jest łącznie 1 503 000, z tego 313 na rok 2024. Jeśli chodzi o zmiany w ramach przedsięwzięć już ujętych w wieloletniej prognozie finansowych, to łącznie polityka transportowa to zmniejszenie nakładów z roku 2023 kwotę 35 milionów złotych. Tu także też zadania kończone w ramach starej perspektywy. Zmniejszenie nakładów w roku 2024 952 tysiące i przesunięcie na rok 2025-2032, już tych następnych 2025, o 146 280 tysięcy. Tu przede wszystkim zadania drogowe, ale też i zadania w zakresie też zakupu dodatkowych pojazdów szynowych, to jest rok 2025, także to szczegółowo też w projekcie uchwały uzasadnienia też było opisane. Pozostałe trochę już pomniejsze, ale wynikające przede wszystkim z zamykania perspektywy, zwłaszcza w zakresie polityki turystycznej. Tutaj kończymy te szlaki rowerowe, które były finansowane ze starej perspektywy Unii Europejskiej, ale też przesuwane są na kolejne lata, te 3 830 000 już z nowej perspektywy, w tym też nowe zadanie w zakresie też, czy kontynuacja zadania w zakresie nowych projektów przebudowy czy budowy tras rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
I w zakresie polityki samorządowej to łączne przesunięcie to w ramach projektów realizowanych w ramach rządowego programu rozwoju dróg. To jest przesunięcie 3 milionów na lata następne. To jest droga 102, to jest ta, taka, która jest jej przesunięcie realizacji czy kontynuacja na rok 2025, a w tym nowe zadanie, te 313 tysięcy, to jest właśnie regionalny punkt kontaktowy. W zakresie polityki transportowej, to jest w zakresie pozostałych zadań, to zwiększenie, to jest ujęcie tego nowego zadania obejście miasta Barlinek, tak jak Państwo widzicie, 3 800 319 320 i pozostałe zadania to w tym przebudowa odcinków szlakowych i zwiększenie dofinansowania kolejowych przewozów pasażerskich. To są takie dwa dość spore zwiększenia, jeżeli chodzi i przesunięcia na rok 2024. W zakresie polityki gospodarczej to jest zwiększenie czy objęcie nowych udziałów w spółce Fundusz Pomerania, to 2 miliony na rok 2024, 4 miliony na następne lata i w zakresie polityki turystycznej to ten z nowych zadań to ujęcie właśnie tego kończenia szlaku rowerowego wokół jeziora Dąbie i pozostałych też zadań w zakresie też realizacji tras rowerowych. W zakresie polityki kulturalnej to z jednej strony też przesunięcie tych środków z roku 2023 na 2024, ale też wsparcie zadań realizowanych w naszych jednostkach kulturalnych. I w zakresie polityki samorządowych to przede wszystkim pomoc techniczna przesuwana na rok 2024 i 2025. Jeśli chodzi o zachowanie relacji z artykułu 243, no to one w zasadzie cały czas są na poziomie bezpiecznym. Rok 2024, nieznaczne jakby jego zmniejszenie, ale to też tak jest kilkadziesiąt punktów procentowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu Spraw Samorządowych. Czy pan przewodniczący chciałby zabrać głos? Poproszę. Momencik. Pan przewodniczący Artur Wezgraj. Nie świeci się. Nie włączył. Już. Już, dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, komisja trochę dyskutowała na ten temat, ale głównie w kontekście wielkości tych przesunięć, które nastąpiły w 2023 roku, na budżecie na 2023 rok. Pan skarbnik jakby szczegółowo punkt po punkcie to objaśniał. Uwagę członków komisji zwróciły sprawy związane z przewozami, bo tam mamy te 5-milionowe zwiększenie, gdzie była informacja o zmianie kosztów, które są podnoszone przez koleje regionalne dla i jakby konieczności uzupełnienia tych wkładów oraz dyskusja dotyczyła również zakresu środków użytych na rozbudowę dróg, ścieżek rowerowych i mostów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy przewodniczący innych komisji chcieliby zabrać głos? Dziękuję. Czy szefowie klubów? Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Pan przewodniczący Maciej Kopeć, zapraszam. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, panie marszałku, Wysoki Sejmiku, tak jak powiedział pan przewodniczący Wezgraj, komisja poświęciła sporo uwagi tym zmianom i warto jeszcze raz jakby kilka rzeczy powiedzieć, bo jest to oczywiście proces, który dokonuje się co roku, czyli tych zmian, tak? Czyli zawsze wtedy, kiedy uchwalany jest budżet, zwykle słyszeliśmy, że jest to budżet najlepszy, prorozwojowy, później na koniec część tych inwestycji znika. I to jest jakby taki stały element, tak? I oczywiście też ta dyskusja jakby wraca za każdym razem, tak? Czyli ona dotyczy tego, na ile oczywiście w stosunku do całości budżetu planowanych inwestycji, to co przechodzi na rok następny, to dużo czy mało, jakie są powody tych przesunięć. I oczywiście one są podawane na ten temat, żeśmy też dyskutowali. Ale tak widzimy te przesunięcia drogowe, to 35 milionów. Oczywiście moglibyśmy wymieniać i te kwoty, i te odcinki dróg, a więc i te, które dotyczą drogi 105, i drogi 203, i
moglibyśmy przesuwać się oczywiście tak przez ten budżet i kolejne pozycje, mówić o przenoszeniu wydatków, jednych mniejszych, drugich większych, tak jak w przypadku drogi 152, drogi 102, czy poszczególnych etapów ścieżek rowerowych. My oczywiście, patrząc na ten budżet i te przesunięcia, no też widzimy, tak, że są takie miejsca, jak chociażby ta ścieżka w rejonie Jeziora Dąbie, gdzie mamy jakby tak naprawdę kolejną inwestycję. Oczywiście tego jakby nie kwestionujemy. Też widzimy te inwestycje, które pojawiają się w wyniku rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, chociażby jak to ta związana z Barlinkiem. Natomiast no też widzimy, oprócz jakby tych no kluczowych dla województwa takich infrastrukturalnych działań, które dotyczą dróg i ścieżek, widzimy także inne zmiany. I warto jakby zwrócić uwagę chociażby na dziedzińce zamku, czy w ogóle jakby te inwestycje związane z Zamkiem Książąt, które jakoś nie mają szczęścia i są przesuwane. Nawet chociażby to, co dotyczy budowy Morskiego Centrum Nauki, już dawno otwartego, a jednak ciągle gdzieś tam uzupełnianego. Dalej, tak jak pan przewodniczący powiedział, też przy tej polityce transportowej też mowa była o kosztach. I ja trochę tak jakby na posiedzeniu komisji trochę z niesmakiem przyjąłem te dyskusje na temat kosztów i tego oburzenia, że pensje pracowników rosną. I to napędza koszty, tak? No trudno się z tym pogodzić. Wydaje się, że jakby funkcjonowanie różnych instytucji, miejsc, a zwłaszcza pewnych wrażliwych elementów musi być odpowiednio wynagradzane, tak? Jakby mówienie w tym przypadku o kosztach wydaje się nie na miejscu. Puentując, jak powiedziałem, co roku mamy to samo zjawisko jakby przesunięć budżetowych. To jest oczywiście pytanie o planowanie, o powody tego i my w tej sytuacji takich zmian poprzeć nie możemy, będziemy głosować przeciw. Ten budżet zresztą nie był z nami uzgadniany, myśmy za tym budżetem nie głosowali. To też za zmianami, które w nim następują, nie będziemy głosować. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Artur Weissgraj, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący Kopeć powiedział coś o niesmaku z powodu tej dyskusji. Otóż ja chciałem zdementować, nie było krytycznego nic w wypowiedziach komisji, członków komisji w sprawie wynagrodzeń. Było w sprawie wynagrodzeń, które są efektem, których efektem jest wzrost kosztów. Było stwierdzenie takiego faktu tylko, który jest jako źródło wzrostu kosztów. Natomiast komisja, a nawet ja osobiście zwracaliśmy uwagę, że dopłata 5 milionów złotych do transportu jeszcze w 2023 roku to jest wzrost o 3%. Tego naszego zaangażowania w stosunku do kosztów, które wzrosły na poziomie 20% w skali zeszłego roku. A więc zostało uwzględnione zarówno to, że i przychody wzrosły z tytułu przewozów kolejowych, jak i również uwzględnione jakby ten nasz poziom naszego udziału. Nie było żadnego oburzenia, wręcz odwrotnie. Nikt nawet takiego gestem nie wykazał takiej postawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Zygmunt Dziewguć. Szanowni Państwo, jestem oczywiście za tym, żeby ten budżet przyjąć, bo ja uważam, że jest to rok szczególny po tych wszystkich, jakie nas dotknęły nieszczęścia roku wcześniej. A więc uważam, że zapisy i wszelkiego rodzaju ewidencje, które zostały wprowadzone, to jest odniesienie się do faktów tylko i wyłącznie do tego, że my przecież te zdarzenia gospodarcze, te zdarzenia, które były w trakcie, to się po prostu wprowadzało jako ewidencję i to bardzo szczegółowo. Jestem za.
koniecznie przyjąć trzeba ten budżet i nie ma o czym dyskutować. Tym bardziej, że w skali roku pierwsza wzrost wynagrodzeń najniższych, pierwszy raz, drugi raz. No przecież to nie było w ogóle ujęte w skali budżetu. W związku z tym trzeba przyjąć to do wiadomości, że te są liczby wyjściowe niejako do następnego etapu, do następnego programowania budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W trybie ad vocem pan Maciej Kopecz. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Ja oczywiście bardzo się cieszę, tak, jakby z tego sprostowania, choć moje odczucia były inne tak w trakcie tej dyskusji, ale cieszę się, że jakby podobnie akurat na ten aspekt patrzymy podobnie. Dziękuję bardzo i proszę pani radna Jacyna Wit. Zapraszam. Szanowni Państwo, kolejna zmiana budżetu na rok 2023 to jest po prostu nic innego jak porządkowanie spraw budżetowych, które i wydarzeń wszelkich, które miały miejsce w roku 2023, czyli to, co zostało wykonane i to, co nie zostało wykonane. Generalnie nie zostawia się budżetów w tej formule, w jakiej jest przyjęty na początku, dlatego że na początku zawsze budżet jest proinwestycyjny, rewelacyjny, wspaniały i tak dalej, a potem przychodzi rzeczywistość i ten budżet jest poprawiany na kolejnych, praktycznie prawie na wszystkich sesjach. Więc tego typu zmiany to robione są po to, aby w roku następnym, kiedy będzie udzielane absolutorium, można było powiedzieć, że budżet został wykonany na przykład w 98,3%, a nie 75,2%, gdyby było to w odniesieniu do planowanego i przyjętego na początku budżetu. No każdy, kto był przeciwko temu budżetowi na początku, myślę, że nie powinien głosować za tymi zmianami, bo jest to, powiedziałabym, uświęcenie tego porządkowego założenia, które nie zostało do końca zrealizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania listy mówców przechodzimy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu województwa zachodniopomorskiego? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Przy 19 głosach za, 10 przeciw, uchwała została podjęta. I analogicznie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia wieloletniej prognozy finansowej województwa zachodniopomorskiego. Projekt uchwały to druk 579/1/23. Zostało już to przez pana naszego skarbnika omówione. Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu Spraw Samorządowych. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Przy 19 głosach za, 10 przeciw, uchwała została podjęta. W sprawie uchwalenia budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2024 rok. Projekt uchwały to druk 569/2/23. Projekt pozytywnie, przepraszam, czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chciałby zabrać głos? Już bym skończyła. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, ja zgodnie z taką już pewną tradycją, która się ukształtowała, przedstawię główne założenia naszego budżetu w odniesieniu bardziej może mniej do cyfr, bardziej do zadań, chociaż cyfr pewnie też nie uniknę. Natomiast następnie poproszę o zwięzłą prezentację pana skarbnika, jeśli chodzi o podsumowanie już samych wskaźników finansowych. Nim rozpocznę prezentację naszego budżetu, chciałbym uwagę Wysokiej Izby zwrócić na ostatnie rankingi, które głównie publikował samorządowy miesięcznik i portal Wspólnota, który rokrocznie dokonuje oceny i analizy realizacji wykonania budżetu, pewnego rodzaju danych wszystkich samorządów w Polsce. I chciałbym poinformować, że za rok ubiegły dostaliśmy nagrodę za
zajęcie pierwszego miejsca w rankingu najbardziej proinwestycyjnych samorządów wojewódzkich w Polsce. Myślę, że to jest dowód tej bardzo dobrej jakościowo pracy naszych urzędników, o której mówił dzisiaj pan minister Stanisław Wziątek. To jest dowód na to, że pomimo tego, że nie jesteśmy najbogatszym województwem, a w dodatku nie mamy tego przywileju korzystania z dodatkowych funduszy w ramach programu Polski Wschodniej. Z tego powodu zawsze nam bardzo trudno zwyciężać w tym rankingu, bo województwa Polski Wschodniej korzystające z tego funduszu zwykle są na najwyższych miejscach w przeliczeniu inwestycji na głowę mieszkańca. Pomimo tego po raz kolejny, to jest trzeci raz, kiedy miałem ten wielki honor odebrać tą statuetkę za najbardziej proinwestycyjny budżet województwa. To, co również cieszy, to, że kilka tygodni temu dostaliśmy również informację o tym, że mamy najlepszą strukturę budżetu, jeżeli chodzi o nadwyżkę operacyjną, czyli to coś, co no, każdy skarbnik w całej Polsce stara się na bieżąco monitorować. Mamy tą nadwyżkę znowu w przeliczeniu na mieszkańca najwyższą w Polsce, więc ta struktura budżetu od lat jest bardzo, bardzo dobra. I taki też będzie budżet na rok kolejny. Jeżeli chodzi o właśnie tą proinwestycyjność, to jak Państwo widzicie, mamy zbilansowane wydatki bieżące i majątkowe. Można powiedzieć, że prawie po 50%, 880 milionów wydatków bieżących, 875 wydatków majątkowych. Jeżeli chodzi o strukturę dochodów, to w dużej mierze to jest nasze dochody oparte są o dochody bieżące, choć myślę, że ten wkład dochodów majątkowych będzie rósł wraz z pewnie tymi zmianami, które będą następowały. Wytłumaczę dlaczego. Nie wszystkie zadania mają jeszcze wprowadzone, których będziemy się podejmowali w przyszłym roku, mają jeszcze wprowadzone po stronie dochodów dotacje Unii Europejskiej. Często wiemy, że te pieniądze, w szczególności w odniesieniu do tych funduszy regionalnych, mamy zaplanowane, natomiast one wymagają pewnej ścieżki proceduralnej, a nie chcemy opóźniać tych zadań. Ten budżet jest tak naprawdę zaplanowany w taki sposób, żebyśmy z punktu widzenia inwestycyjnego skończyli te wszystkie inwestycje, które rozpoczęliśmy jeszcze w tej perspektywie, być może z takim fazowaniem ich na przyszłą perspektywę. Mówię tutaj o inwestycjach, w szczególności w obszarze kultury, w ogrodach przelewickich czy remont na Zamku Książąt Pomorskich. Oraz żebyśmy rozpoczęli tak dynamicznie wydatkowanie funduszy w oparciu o nowe fundusze. Przypomnę, że to już się nie nazywa Regionalny Program Operacyjny, ale będzie się to nazywało Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, więc trochę musimy zmienić nasze przyzwyczajenie i nazewnictwo. Ale ponieważ mamy tam bardzo ambitne plany, które narzuciła nam Komisja Europejska w odniesieniu do inwestowania tych pieniędzy, do ich wydatkowania, w związku z tym rozpoczynamy w tym przyszłym roku już od szeregu działań inwestycyjnych, głównie w infrastrukturze transportowej, które omówię za chwilę. Jak Państwo widzicie zresztą, w ramach polityk głównych, które są realizowane w naszym województwie, tu przywołaliśmy 8. Zdecydowanie największa ilość wydatków jest skumulowana w tym dziale, który dotyczy dokładnie działu, jakim jest polityka transportowa, a więc szeroko pojęty transport, który zarówno obejmuje nasze drogi wojewódzkie, koleje regionalne i przewozy regionalne jako takie, ale również nasze uczestnictwo w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów, czy też budowę infrastruktury rowerowej. Jeżeli chodzi o, teraz starając się tak szybko przechodzić przez wszelkie polityki, które realizujemy w odniesieniu oczywiście do kwot i które będziemy realizowali, no to jest kwestia polityki kapitału oraz spójności społecznej. Na ten rok, w przyszłym budżecie zaplanowaliśmy prawie ponad 27 milionów złotych. Będziemy kontynuowali takie programy jak program Społecznik, czy granty strażackie, granty sołeckie i osiedlowe, czy przyjazne ogrody, które rozpoczęliśmy w tym roku, a więc takie granty mające na celu pobudzać tkankę społeczną na samym dole, ale również będziemy dofinansowywali zakłady aktywności zawodowej, jak co roku w ich działalności
statutowej oraz realizowali własne zadania, które realizujemy w tym zakresie, zarówno w zakresie prowadzenia ośrodków adopcyjnych, jak i w zakresie chociażby realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania uzależnieniom. Jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, 11,8 miliona to są głównie działania nakierowane na promocję naszej zachodniopomorskiej przedsiębiorczości i realizację wspólnie z światem gospodarki, nazwijmy to zachodniopomorskim, tych właśnie działań. Tutaj również zagregowane są nakłady na ochronę gruntów rolnych, którą to też traktujemy jako szeroko rozumianą gospodarkę. A również planujemy 2 miliony, mam nadzieję, że tym razem skutecznie, na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Fundusz Pomerania. W tym roku nam się to nie udało. Chcielibyśmy, żeby ten fundusz udzielał więcej poręczeń. Jest to bardzo ważna i bardzo oczekiwana przez naszych zachodniopomorskich, w szczególności małych i drobnych i średnich przedsiębiorców, działalność. W tym roku niestety nasi partnerzy, bo nie jesteśmy tam jedynym partnerem finansowym, jak Państwo wiecie, zablokowali nam możliwość, co uważam, że jest pewnego rodzaju działalnością na szkodę spółki, zablokowali nam możliwość podniesienia tego kapitału zakładowego. Mam nadzieję, że nastąpi tam refleksja i prawdziwa dobra zmiana w tym zakresie. Jeżeli chodzi o politykę rynku pracy województwa zachodniopomorskiego, to jest oczywiście samo funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które jest finansowane z naszego budżetu, ale wraz z tym wszelkie te świadczenia, które przechodzą przez nasz budżet, a więc wypłata transz dla beneficjentów EFS Plus w ramach właśnie funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego, czy też fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, które są obsługiwane przez WUP, a są częścią naszego zachodniopomorskiego budżetu. Jeżeli chodzi o politykę edukacyjną, nasza oczywiście rola w całym systemie jest stosunkowo ograniczona. Ona ogranicza się przede wszystkim, jak przypomnę, do centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, zarówno tu w Szczecinie, jak i w Świnoujściu, dwie prężne jednostki. To również są placówki dokształcające i doskonalące nauczycieli. Przypomnę też o naszym liceum w Białymborze, liceum dla młodzieży o korzeniach ukraińskich. Podwyższyliśmy granty na małą infrastrukturę sportową o 1 000 000 zł. Widzimy, że coraz większa ilość, głównie gmin, ale też powiatów czasami, liczniej aplikuje, a z drugiej strony wiemy, że ta inflacja dotknęła również ten program, w związku z tym podnieśliśmy o 1 000 000 zł i w przyszłym roku będzie to ponad 3 miliony złotych grantów, które będziemy rozdystrybuowali pomiędzy JST jak co roku. Jeżeli chodzi o kolejny obszar, to jest polityka turystyczna województwa zachodniopomorskiego. Będziemy realizowali cały cykl naszego partnerstwa w różnego rodzaju projektach, takich jak Wrota Czasu, Szlak Cysterski, Szlak Gryfitów, Droga Świętego Jakuba. Oczywiście różnego rodzaju inicjatywy i wydarzenia, które będziemy wspierali, w tym między innymi chociażby Festiwal Wina Pomorza Zachodniego, realizowany wspólnie ze Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Winnic Pomorza Zachodniego, to między innymi, ale bardzo, bardzo duża również ilość innych imprez, w których partycypujemy, jak Festiwal Słowian i Wikingów, jak różnego rodzaju inicjatywy rozstrzelone na przestrzeni całego naszego województwa. I oczywiście to, co będziemy kontynuowali, to są budowę tego naszego flagowego, obecnie rozwijanego produktu turystycznego, jakim są szlaki rowerowe Pomorza Zachodniego. Tutaj zarówno dokumentację na kolejne zadania, zaktualizowaliśmy naszą mapę, można powiedzieć nasze plany inwestycyjne, mapę naszych aspiracji, które mamy w tym zakresie. Jak Państwo wiecie, realizujemy w tym zakresie najbardziej ambitny program inwestycyjny w Polsce i w przyszłym roku prawie 40 milionów na realizację kolejnych odcinków na naszych szlakach, żeby jak najbardziej spinać te wszystkie szlaki, które wyznaczyliśmy już kilka lat ładnych temu i krok po kroku realizujemy, a więc zarówno na trasie Stary
szlak kolejowy, jak i na trasie, jak i dwa etapy bardzo duże, jeden na 32 miliony, drugi na 3 miliony, ale również na trasie pojezierne. Te wszystkie w zasadzie inwestycje, które mamy już przygotowane i które są gotowe do realizacji, będziemy starali się uruchomić w roku przyszłym. Jeżeli chodzi o politykę kulturalną, to tutaj bardzo duża część, bardzo dużą częścią jest oczywiście dofinansowanie naszych instytucji kultury, a więc dotacje dla tych inwestycji na ich bieżące utrzymanie, ale również cały cykl różnego rodzaju inicjatyw i działań, które są podejmowane na terenie województwa, festiwali, spotkań ludzi kultury i tak dalej. Nie tylko w samym Szczecinie, nie tylko w Koszalinie, ale na całej przestrzeni województwa zachodniopomorskiego. To również jest kwestia chociażby zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania i naszej partycypacji. To jest kwestia naszego konkursu na prace restauracyjne i konserwatorskie w zabytkach. Znowu tutaj również zdecydowaliśmy o zwiększeniu na wniosek klubów tej dotacji o 1 000 000 zł, tak żebyśmy mogli lepiej dystrybuować te pieniądze. Zadania, o których mówiłem, a więc odbudowa Zamku Książąt Pomorskich, a więc kontynuacja inwestycji w ogrodach w Przelewicach, i mamy również nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zmodernizować oraz zazielenić bardziej Plac Solidarności. Te plany mieliśmy już w tym roku, niestety one nie udały się ze względu na to, że nie zgłosili nam się wykonawcy do przetargu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się to powtórzyć i skutecznie zrealizować. Chcemy z jednej strony poprawić estetykę tego placu, już po tylu latach widać ten znak czasu, a z drugiej strony chcemy go bardziej zazielenić. Jak już mówiłem, 92 miliony złotych, a więc ta główna część tego tortu, można powiedzieć, finansowego, są dotacje podmiotowe dla naszych instytucji kultury. Jeżeli chodzi o politykę ochrony zdrowia, to tutaj poza takimi dużymi pozycjami, które przechodzą przez nasz budżet, z budżetu państwa, jak chociażby staże medyczne na 23 miliony złotych, to co najistotniejsze, to jest finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy jak co roku oraz nasze dotacje dla naszych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia. Na ten rok przeznaczyliśmy na rok przyszły 8 milionów na różnego rodzaju zakupy, remonty i drobniejsze prace, względnie wkłady własne do projektów, które realizują nasze szpitale. Jeżeli chodzi o politykę transportową, jak już powiedziałem, największa część naszego tortu ma ponad 1 000 000 000 zł. I tutaj to, tak jak powiedziałem, duża część, czy zdecydowana większość nawet wydatków inwestycyjnych, to są drogi wojewódzkie. Już wiele zostało zrobione, ale jeszcze wiele musimy zrobić. Chcemy, żeby te drogi wojewódzkie były naprawdę na najwyższym europejskim poziomie i często one już są na takim właśnie poziomie, natomiast wciąż jeszcze mamy te odcinki, które musimy modernizować, przebudowywać, poprawiać. Na bieżące utrzymanie samo bieżące utrzymanie nas kosztuje już 45 milionów złotych przy obecnych stawkach. 47 milionów to jest ta kwota na przebudowę dróg i mostów, a więc te wszystkie takie mniejsze roczne działania, które realizujemy, oraz przebudowa odcinków szlakowych, które takie dodatkowe zadanie, które wzięliśmy na siebie po to, żeby przyspieszać ten proces poprawy standardu naszych zachodniopomorskich dróg, 55 milionów złotych. 5 milionów jak co roku dokapitalizujemy port lotniczy Szczecin-Goleniów, przynajmniej takie są nasze plany na chwilę obecną. Tu musimy, mam nadzieję, że wspólnie ze wspólnikami ustalić jakąś nową strategię inwestycyjną w odniesieniu do tego portu. Jeżeli chodzi o dotacje dla firm obsługujących pasażerskie przewozy autobusowe, to prawie 60 milionów dotacji na te, jak Państwo wiecie, które przechodzą przez nasz budżet, a są dotacjami do biletów ulgowych dla tych operatorów. Wykup gruntów pod inwestycje, planowane nowe i dokumentacje to kolejne zadania. Ponad 300 milionów złotych to będzie regionalna kolej. 157 milionów, tyle planujemy na dofinansowanie przewozów pasażerskich dla Polregio w przyszłym roku.
55 milionów złotych to będzie dotacja na utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych. Jak Państwo wiecie, ostatnio zresztą można dużo wyczytać na ten temat, musimy utrzymywać go według standardów pewnych przeglądów na sztabor. W związku z tym na przyszły rok zabezpieczyliśmy kwotę 55 milionów. 106 milionów to będzie kwota zakupu czterech pociągów elektrycznych, które planujemy zakupić w przyszłym roku. 106 milionów złotych na to przeznaczone. No i 6 milionów samo ubezpieczenie. Jak wiecie Państwo, nasze pociągi dosyć często ulegają wypadkom w związku z tym, że jesteśmy regionem, gdzie mamy sporo zwierzyny i główną przyczyną tych wypadków jest rzeczywiście zwierzyna, która doprowadza dosyć regularnie do kolizji na zachodniopomorskich torach. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to są wszystko inwestycje, które wynikają, można powiedzieć, z WPF-u, a więc nie będzie tu żadnego zaskoczenia. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 102, a więc Lędzin-Trzebiatów, przebudowa drogi wojewódzkiej 203 od Darłowa do granicy województwa, 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg, droga tak oczekiwana, 152 na odcinku Świdwin-Połczyn, dobudowa takiego drugiego etapu obwodnicy, czy takiego przejścia przez Barlinek, bo to nie do końca jest obwodnica, to jest taka droga jednak śródmiejska, którą chcemy zakończyć w przyszłym roku. Przebudowa drogi wojewódzkiej 163 na odcinku Połczyn-Zdrój, Czaplinek w drugim etapie, przejście przez Bielin-Golice-Moryń, przez przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Stargard-Świdwin, Darłówko-Darłowo oraz przebudowa, to też bardzo istotne zadanie, takie wpięcie, można powiedzieć, systemu dróg miejskich do drogi szybkiego ruchu, do drogi krajowej S6 na prawie 20 milionów złotych w Kołobrzegu. To są wszystko zadania, które planujemy na przyszły rok. Bardzo, widzicie Państwo, ambitny plan, oparty w zdecydowanej większości o fundusze zewnętrzne, głównie fundusze unijne oraz fundusze rządowe, które udało nam się pozyskać, i pozostałe działania, które wymagają na pewno przynajmniej wspomnienia, jeżeli chodzi o kolejny krok na drodze do budowy zrównoważonego zielono-niebieskiego regionu, a więc działania z zakresu ekologii na prawie 4 miliony złotych, które będziemy realizowali. Chcemy kontynuować budowę regionalnych centrów szkoleniowych OSP. Pierwsze takie w Barwicach oddaliśmy kilka tygodni temu, mamy nadzieję na kolejne i również współfinansowane z funduszy unijnych, o czym dzisiaj rozmawialiśmy również ze starostami i przedstawicielami właśnie OSP z całego województwa. Promocja regionu, działalność Zespołu Parków Krajobrazowych, który również, mam nadzieję, rozpocznie nowe, bardziej zintensyfikowane działania proedukacyjne w nowej siedzibie, w byłym ośrodku Szmaragd na obrzeżach Szczecina, w przepięknym miejscu. Kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej oraz rezerwy, które przeznaczyliśmy w naszym budżecie. I jedna ważna rzecz, dokapitalizowanie naszej firmy Wodociągi Zachodnie Pomorskie, firmy, która dostarcza wodę na terenach niezurbanizowanych, na terenach wiejskich, często po PGR-owskich, na terenie naszego województwa. Chcemy pomóc firmie rozbudować ujęcie Lipnik w Stargardzie, ujęcie, które zasila bardzo dużą część gminy wiejskiej Stargard, gminę Kobylanka, bardzo istotne z punktu widzenia infrastruktury krytycznej naszego województwa zachodniopomorskiego. Więc to są te kluczowe działania, które planujemy zrealizować w oparciu o te duże kwoty, o których mówiłem na wstępie, a więc tą wartość miliarda 755 milionów złotych, które planujemy w przyszłym roku wydatkować z naszego budżetu, w dużej części go inwestując. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam pana skarbnika Marka Dyleskiego. Pieniądze dużo lepiej się wydaje, niż się o nich słuchanie. Dziękuję bardzo.
Postaram się Państwu też tak syntetycznie przedstawić ostateczny kształt budżetu już w takim, powiedzmy, technicznym ujęciu w porównaniu też z 15 listopada 2023 roku. Te zmiany, które były w międzyczasie, to one wynikają z tych dwóch uchwał, które podejmowaliśmy wcześniej, czyli przede wszystkim tych, które zmieniają wieloletnią prognozę finansową, też autopoprawek zarządu, ale też i wnioski komisji. To wszystkie te elementy zostały uwzględnione i ostateczny kształt budżetu wygląda w ten sposób, że dochody zamykają się kwotą 1,538 mld, to co było widać też na prezentacji pana marszałka. Wydatki wzrosną o 62 miliony złotych, tym samym deficyt rośnie do kwoty 217 milionów, ale przy jednoczesnym przesunięciu środków, wolnych środków uwolnionych z tego roku, tym samym nie będzie zapotrzebowania na dodatkowe instrumenty dłużne, jeżeli chodzi o budżet województwa zachodniopomorskiego. Jeśli chodzi o rozchody, to cały czas te same kwoty spłaty kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Jeśli chodzi o dochody według głównych źródeł, to zmiany wynikają w zasadzie z dwóch elementów. Wprowadzenie ze względu na zmiany w wieloletniej prognozie finansowej środków dotacji z budżetu Unii Europejskiej i wynikające też z tych samych zmian dodatkowe kwoty, które przechodzą z tego roku następny, to są wpływy z podatku VAT przy inwestycjach realizowanych przez nasze jednostki kultury. Struktura, no to ona w zasadzie po raz, można powiedzieć, pierwszy, trochę mniej dotacji celowych i płatności z budżetu Unii Europejskiej, ale o tym też pan marszałek mówił, że dopiero będą powolutku, stopniowo też wprowadzane, więc subwencja ogólna i udziały w PIT-CIT to podstawowe teraz źródło finansowania budżetu w roku 2024. Jeżeli chodzi o wydatki i zmiany, tak, w porównaniu z 15 listopada 2023 roku, tak jak Państwo widzicie, to te zmiany ogólnie wzrost o 62 283 739 i per saldo w polityce transportowej można powiedzieć największe zmiany, bo wzrost o 21 739 000, ale one wynikają i ze zmniejszonych dochodów wynikających z zmian w wieloletniej prognozie finansowej i zwiększeń i wprowadzenia nowych zadań też. Także i w polityce samorządowej też podobnie, tak, 14 715, ale one przede wszystkim wynikają też z zadań i wprowadzonych zmian w letniej prognozie finansowej, ale to 2 miliony 804 i zadań też jednorocznych. Polityka kulturalna to jest przede wszystkim przesunięcie zadań z roku 2023. Tych następnych w zasadzie bez zmian i trochę pomniejsze kwoty, ale to głównie wnioski też komisji, autopoprawki zarządów w poszczególnych już pomniejszych zadaniach, ale w polityce gospodarczej no warto też wskazać na ten wzrost, dokapitalizowanie funduszu Pomerania, naszej jednostki spółki, którą przewidziano pierwsze dokapitalizowanie w roku 2024, ale ono miało mieć miejsce wcześniej. To już pan marszałek mówił, że się nie udało tego w tym roku przeprowadzić ze względów formalnych. Jeśli chodzi o strukturę, no to w tym roku też, w 2024, no polityka transportowa no wydatnie wypchnęła pozostałe wydatki. To widać już na tym schemacie. Natomiast jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to ostateczny jej kształt, jeśli chodzi o zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, to 1,5 miliarda, ponad 1,5 miliarda, z czego w 2024 roku 456 milionów i następnych 557. Natomiast pozostałe przedsięwzięcia, tu też dominuje polityka transportowa, to rok 2024 ponad 577 milionów złotych i na następne zadania 903 miliony. Tym samym zamykamy się kwotą ponad 4 miliardów złotych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Z tego w 2024 roku ponad 1,034 mld i w następnych prawie 1,5 miliarda złotych. Mieścimy się oczywiście w wskaźniku artykułu 243. Rozwarcie w cudzysłowie jest stosunkowo wysokie, więc to bezpieczeństwo finansowe i ten poziom nadwyżki operacyjnej też jest stosunkowo wysoki. To tak technicznie tytułem wyjaśnienia tego, co wcześniej pan marszałek mówił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu Spraw Samorządowych. Czy pan przewodniczący chciałby zabrać głos? Dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji chcieliby zabrać głos? Momencik, bo nie widzę. Czarno to widzę. O, jest. Dziękuję. Czy szefowie klubów chcą zabrać głos?
Pan Rafał Niburski zapra... Słucham? A jak panu wygodnie. Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Sejmiku. Usłyszeliśmy przed chwilą informację o budżecie województwa zachodniopomorskiego na rok 2024. Nie będzie niespodzianką, jak zacznę od tego, że my za tym budżetem oczywiście nie zagłosujemy, a już powiem za chwilę dlaczego. Pewnie byłoby dużą niespodzianką, gdybym powiedział, że zagłosujemy, no ale jednak nie zagłosujemy. Pierwsza rzecz, deficyt budżetowy. W 2021 roku, jak się porównuje te wszystkie tabele, które pan skarbnik w tym budżecie zamieścił, to tego deficytu nie było. No, na rok 2024 deficyt już jest. Fakt, że pan marszałek mówił, nie pan marszałek, tylko pan skarbnik, powiedział na komisji, że deficyt zostanie sfinansowany z nadwyżki operacyjnej. Jest to sposób sfinansowania go, ale jednak deficyt jest, to jest. Dalej w budżecie też nie twierdzę, że ten kredyt będzie zaciągnięty, ale jest informacja, że jest planowe zaciągnięcie kredytu 105 milionów złotych na drugiej albo trzeciej stronie bodajże. Już nie ma, tak? A, to było w tej wersji z 15 listopada. Idąc dalej, środki na trzy takie polityki wybrałem, które najbardziej zostały dotknięte. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, no, drastyczny spadek wydatków. Turystyka, spadek wydatków i co zdumiewające, ochrona zdrowia, również drastyczny spadek wydatków, minimalny na kulturę fizyczną. Z drugiej strony mamy właśnie ten wzrost wydatków na transport i łączność, o którym pan skarbnik mówił. Też się cieszę, że ten wydatek, ten wzrost tych wydatków nastąpił, bo tam są zapewne ujęte inwestycje z rządowego programu Polski Ład, co też w budżecie jest napisane. Ponad 100 milionów złotych województwo zachodniopomorskie otrzymało, jak to mówią politycy Platformy, od tego złego rządu Mateusza Morawieckiego, więc jednak ten rząd chyba aż taki zły nie był. To jest pana opinia, z którą nie muszę się zgadzać i się nie zgadzam. Idąc dalej, mamy też wzrost niewielki na rolnictwo, ale rozmawiałem tutaj z rolnikiem, z Edwardem Kosmalem, naszym radnym. Nie jest to zadowalający wzrost, co przyznał pan Edward Kosmal. Idąc dalej, jeśli idzie o dochody, pewne polityczne stwierdzenie, że rząd zamroził na 2 lata wpływy z PIT-u i CIT-u, no ale jednak te wpływy będą wypłacone, więc zostały zapewne zamrożone z jakiegoś powodu, ale o którym nie wspomniano, jedynie utyskiwania polityczne w budżecie, że zły rząd Mateusza Morawieckiego, oczywiście zły w cudzysłowie dla działaczy Platformy, zamroził środki z PIT-u. Ja powiem tutaj taką małą dygresję. Jestem ciekaw, jakie środki Pomorze Zachodnie będzie otrzymywać od rządu Donalda Tuska. Cieszy też uwzględnienie środków europejskich, no ale ja się opieram na tej wersji z 15 listopada tego budżetu 2023 roku, czyli jednak straszenie, że przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nie można uwzględniać środków europejskich, bo przypominam, 15 listopada Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w Polsce rządziło, to tak gwoli przypomina, że przez Prawo i Sprawiedliwość, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie powtarzana na tej sali narracja przez radnych rządzącej koalicji, że środki europejskie są zagrożone, że tych środków do budżetu nie można wprowadzić, ale jednak można było. Jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości te środki wywalczył i to też między innymi dla Pomorza Zachodniego, bo zasługa Donalda Tuska jest zerowa w tym. Idąc dalej, dziwi mnie też wysokie koszty obsługi długu, bo ponad 26 milionów, bo to jest jednak kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym, a nie w jakimś komercyjnym na warunkach rynkowych, więc pytanie dlaczego? A wiem, że w zeszłym roku 32 było, tutaj mamy 26, więc pytanie dlaczego aż tak wysoka kwota. Teraz przejdę do konkretnych jakby wydatków, które tutaj budzą zaniepokojenie zarówno moje, jak i kolegów, koleżanek z klubu. A raczej to będą konkretne pytania do pana skarbnika i bym prosił, jeżeli będzie taka możliwość, o odpowiedź. Wieloletnia prognoza finansowa to mamy kwotę 3 650 000 zadania w zakresie wspierania aktywności społecznej i rozwoju aktywności społecznej. To byśmy chcieli wiedzieć, jakie to są zadania, jakie zadania będą wspierane, kto o te środki będzie mógł się ubiegać.
Kolejna rzecz, objęcie nowych udziałów w spółce z OO Port Lotniczy 5 milionów złotych. Chcielibyśmy też dowiedzieć się, co się pod tym kryje, czy Pomorze Zachodnie stanie się dzięki temu większościowym udziałowcem. I też przy okazji, jak pytam o Port Lotniczy, to też byśmy prosili o informację, czy kwestia budowy spalarni odpadów medycznych na terenie lotniska umarła śmiercią naturalną, czy tam dalej się toczą jakieś rozmowy, czy ta spalarnia będzie na terenie tego lotniska jednak budowana. Promocja województwa i kreowanie marki regionu ponad 4 miliony złotych, no naszym zdaniem trochę za dużo. Kolejna zadziwiająca pozycja w budżecie, biuro regionalne w Brukseli. Ja chyba pamiętam, że my na jednej z sesji sejmiku to biuro likwidowaliśmy, a 100 tysięcy złotych znajduje się w budżecie województwa na zlikwidowane biuro. Jest to wielce zastanawiające. Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO. O ile jeszcze poprzednią perspektywę unijną jesteśmy w stanie zrozumieć, że gdzieś coś może być niedomknięte, ale perspektywę 2007-2013, o której już minęło zakończenia 10 lat, jest to wielce zdumiewające. Kolejne pytanie do pana marszałka, bo wspieranie produkcji filmowych, tutaj nie mamy żadnych zastrzeżeń czy tego typu rzeczy, tylko dziwi nas, dlaczego to się znajduje w wydatkach majątkowych, a nie w wydatkach bieżących. I tutaj byśmy prosili pana skarbnika o odpowiedź, jeżeli jest taka możliwość. Też jest zdumiewająca pozycja, opracowanie planu gospodarki odpadami, ponad 700 tysięcy złotych się znajduje w tym budżecie na taką pozycję. I tu byśmy prosili o uszczegółowienie. Co to ma być za, co to za plan, kto go opracowuje, jakie są cele i założenia tego, że województwo zachodniopomorskie opracowuje plan gospodarki odpadami. I już ostatnia rzecz, żeby też, a dwie, przepraszam, jeszcze, czyli przedostatnia rzecz, żeby też państwa nie zanudzać. Składki z tytułu członkostwa w organizacjach. I to są rozmaitego rodzaju organizacje turystyczne, czy jakieś związki, związki województw itp. itp. Z tego ja tak wyliczyłem, około miliona, to jest kwota szacunkowa, około miliona złotych mi wychodzi tych składek. Ja pamiętam, że swego czasu gmina Miasto Szczecin, której współrządzi Platforma Obywatelska razem z koalicją samorządową, tak samo jak w Sejmiku Województwa, rezygnowało z tych różnych związków, aby zaoszczędzić pieniądze, aby te pieniądze spożytkować na inwestycje dla mieszkańców. Więc to pojawia się nasze pytanie, jaki jest w ogóle sens udziału w tych organizacjach, czy nie lepiej można te milion złotych spożytkować. I już ostatnia rzecz. Kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej. Tutaj też prawie 2 miliony złotych wydaje województwo, za co oczywiście chwała marszałkowi i zarządowi województwa, ale mam pytanie, jakie patriotyczne imprezy organizuje województwo zachodniopomorskie, bo poza drugim i trzeci samorząd województwa zachodniopomorskiego, poza współudziałem w organizacji 2 i 3 maja, to jakoś żadna mi do głowy nie przychodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Wojciech Dorżynkiewicz, zapraszam. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Zarządzie, Szanowni Państwo Radni. Przed chwilą usłyszeliśmy wystąpienia Pana Marszałka i Pana Skarbnika na temat budżetu na rok 2024. Natomiast chciałbym powiedzieć o tym, że o budżecie przyszłym, na przyszły rok nie powinniśmy mówić bez pewnego spojrzenia w przeszłość, ponieważ ten budżet się z niczego nie bierze. Jest to pewna kontynuacja i zawarte w nim liczby są związane z tym, co robiliśmy wcześniej bardzo, bardzo często. Ja chciałbym tylko Państwu przypomnieć o jednej rzeczy. W momencie, gdy przychodziliśmy po raz pierwszy tutaj na sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, to był rok 2018, budżet województwa zachodniopomorskiego po stronie dochodów wynosił 1 100 000 000 zł. A po stronie wydatków 1 200 000 000 zł, w przybliżeniu oczywiście. Teraz mamy to, teraz jest 1 700 000 i 1 500 000 po stronie dochodów. Proszę zobaczyć, jak bardzo mocno przez te lata zwiększył nam się budżet województwa zachodniopomorskiego i moim zdaniem jest to jeden z dowodów na to, jak dobrze zarząd sobie radzi z rozwojem naszego regionu. Powiedziałem o tym, że powinniśmy spojrzeć się wstecz na to, co udało nam się dokonać. W tym roku zakończyliśmy
Bardzo proszę. Bardzo proszę. W tym roku zakończyliśmy trzy ogromne, ważne inwestycje dla Pomorza Zachodniego i dla Szczecina. Mówię tutaj o Morskim Centrum Nauki, mówię tutaj o Teatrze Polskim i mówię tutaj o nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, gdzie w dobrych warunkach mogą w końcu pracować urzędnicy, którzy dbają o rozwój naszego regionu. Te trzy inwestycje, przeciwko którym tylko przypomnę, nasza opozycja w postaci Prawa i Sprawiedliwości bardzo często oponowała, tak? Przypomnę przecież Państwu tutaj zebranym, a także Państwu, którzy nas słuchają, że politycy Prawa i Sprawiedliwości żądali, żebyśmy zerwali umowę na budowę Teatru Polskiego. Tak było, na konferencjach prasowych, panie radny. Pamiętam tę konferencję, wybuchała pandemia wtedy. Natomiast nie posłuchaliśmy się radnych Prawa i Sprawiedliwości. W tym roku ukończyliśmy budowę Teatru Polskiego i proszę sobie wyobrazić, że tylko od końca sierpnia do 31 listopada Teatr Polski odwiedziło prawie 40 tysięcy ludzi. Słyszałem na komisji, że głosy radnych, że wybudowaliśmy w podziemiach Teatr Polski. 40 tysięcy osób odwiedziło ten budynek, świadczy o tym, że jest sukcesem. O Morskim Centrum Nauki politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili Gargamel. Mówili, że to jest obrzydliwy budynek, że jest klejony na taśmę. Tymczasem Morskie Centrum Nauki tylko w tym roku odwiedziło, proszę Państwa, 140 tysięcy osób. Zakładane było 150 tysięcy w ciągu całego roku. My w ciągu pół roku mamy 140 tysięcy odwiedzających. Te liczby wskazują na to, że te dwie inwestycje są naszym ogromnym sukcesem, tak? Że były wyczekiwane przez mieszkańców i zrealizowaliśmy je w sposób bardzo dobry. Mówię tutaj też o tym, dlatego że pan radny Niburski dokonał pewnej, można powiedzieć, manipulacji, ponieważ powiedział, że w przyszłym roku mamy mniej pieniędzy na kulturę. No tak, panie radny, jeżeli popatrzymy na inwestycje, jeżeli w tym roku skończyliśmy budowę Teatru Polskiego i Morskiego Centrum Nauki, to w przyszłym roku nie wybudujemy kolejnego Teatru Polskiego lub Morskiego Centrum Nauki ani za 2 lata, ani za 3 lata. Jeżeli popatrzymy na utrzymanie naszych jednostek kultury, tych pieniędzy jest więcej. O 9% więcej dostaną nasze instytucje kultury niż w roku 2023. Tak jest zapisane w budżecie na przyszły rok. Czyli no, nie mamy mniej pieniędzy, nie przeznaczamy mniej pieniędzy na kulturę tak naprawdę. Tak, tych pieniędzy jest więcej. Skończyliśmy pewne ważne etapy. To były etapy, można powiedzieć, nawet 10-letnie, ponieważ tyle mniej więcej trwa przygotowanie się do realizacji tak dużych inwestycji, od powstania pomysłu, poprzez przygotowanie projektu, poprzez sięgnięcie po środki zewnętrzne i rozpoczęcie procesu budowlanego, wybudowanie i rozpoczęcie działalności. Musi to zawsze niestety w przypadku tak dużych inwestycji trwać kilka dobrych lat. Natomiast przed nami kolejny ciekawy rok, ponieważ modernizujemy ogród dendrologiczny w Przelewicach. Przypomnę tylko, że radni Prawa i Sprawiedliwości również byli przeciwko temu, żebyśmy my jako samorząd województwa zachodniopomorskiego przejmowali ten ogród. A ja jestem przekonany, że jeżeli spotkamy się tutaj za 2 lata, za 3 lata, to ja znowu będę Państwu mógł wskazać liczby i liczbę odwiedzających tę jednostkę i to będzie dowód na to, że bardzo dobrze się stało, że my ten ogród przejęliśmy, który już teraz zaczyna tętnić, już teraz w tym roku tętnił życiem. Wolę nie wiedzieć, co będzie się działo w ogrodzie, gdy doprowadzimy do końca proces inwestycyjny. Oczywiście my mamy też inne inwestycje typu dokończenie budowy, modernizacji Zamku Książąt Pomorskich. Przepraszam, panowie radni, ja naprawdę nie przeszkadzałem, tak?
Mamy dokończenie budowy, modernizacji Zamku Książąt Pomorskich. Mamy kontynuację budowy dróg rowerowych w całym naszym województwie. Ja osobiście bardzo mocno się cieszę z tego, że mamy pieniądze na zaprojektowanie drogi rowerowej w okolicach Dąbia, wzdłuż rzeki Chełszcząca i dalej idąca. To są naprawdę dla mieszkańców bardzo ważne inicjatywy. Przeznaczamy ogromne środki finansowe na budowę dróg wojewódzkich i na utrzymanie kolei, ponieważ zależy nam na tym, żeby nasze województwo rozwijało się spójnie, żeby było jak najbardziej wszystko zrównoważone i w tym kierunku idzie zarząd województwa i z tego miejsca chciałbym podziękować i pogratulować, bo tak właśnie należy odpowiedzialnie rządzić. Tutaj radny Niburski, pan przewodniczący wskazywał, że radni PiS nie będą głosowali przeciwko temu budżetowi. No nie jest to praktycznie... Będą państwo głosowali przeciwko temu budżetowi. Tak pan powiedział, przepraszam, moja pomyłka. Powiedział pan, że nie będą państwo głosowali przeciwko temu, że będą państwo głosowali przeciwko temu budżetowi. Ja chciałbym tylko się zapytać, tak naprawdę dlaczego? No bo jeżeli teraz wskazałem panu, że mylił się pan, że tych pieniędzy na kulturę tak naprawdę jest więcej, że mamy wzrosty, a ja w trakcie prac nad tym budżetem, a trwało one kilka dobrych miesięcy, mieliśmy spotkania na komisjach, kluby mogły zgłaszać swoje wnioski, komisje mogły zgłaszać swoje wnioski. Ja wniosków klubu Prawa i Sprawiedliwości i radnych Prawa i Sprawiedliwości do tego budżetu nie widziałem. Jeżeli chcielibyście, żeby gdzieś było pieniędzy więcej, trzeba było na ten temat porozmawiać podczas komisji, byśmy dopracowali ten budżet także, żeby on wam się podobał. Radny Prawa i Sprawiedliwości również ubolewał nad punktem, który dotyczy rozwój tożsamości i dziedzictwa narodowego, patriotyzmu, że nie organizujemy, że mało organizowanych jest spotkań takich związanych z tematyką patriotyczną. Panie radny, ja zachęcam do otwierania częstszego poczty mailowej i odbierania korespondencji tutaj w sejmiku, ponieważ co rusz dostajemy zaproszenia, czego przykładem są na przykład obchody sierpniowe, gdzie co roku są organizowane duże obchody na dachu Centrum Dialogu Przełomy. Szanowni państwo, nie będę tutaj przedłużał, bo dużo jeszcze słów by można powiedzieć na temat tego budżetu. Ja cieszę się z tego, że realizujemy swoje cele, realizujemy cele zawarte w strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego, że inwestujemy pieniądze, nie przejadamy tych pieniędzy, że każdą złotówkę zarząd ogląda 2-3 razy, zanim ją wyda, bo wiemy, jak ważne jest porządne gospodarowanie publicznymi środkami. Natomiast chciałbym państwu powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Wiemy wszyscy, że ten słusznie miniony i na szczęście miniony rząd marginalizował Pomorze Zachodnie. Tych środków z budżetu centralnego szło naprawdę niewiele w porównaniu z tymi środkami, które szły na Podkarpacie. Pani radna się nie śmieje, niech pani radna popatrzy statystyki albo włączy inne kanały niż propagandowe TVP czy propagandowe Radio Szczecin. Jeżeli popatrzymy na budowę dróg lokalnych na przykład i modernizację dróg lokalnych, to nasze województwo co roku miało 13, 14 miejsce. Ja tutaj przecież na tej sali wykazywałem przykładowo środki na remonty domów kultury w naszym województwie. Pomorze Zachodnie chyba było na 14, 15 miejscu. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 60 tysięcy złotych, gdzie Lubelszczyzna 1 200 000, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak, było marginalizowane województwo zachodniopomorskie w trakcie waszych rządów. Zabieraliście samorządom, oddawaliście kawałek, a reszta była transferowana albo do kieszeni różnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, albo na Podkarpacie, na Lubelszczyznę. Panie przewodniczący, rozmawiamy o budżecie naszego województwa. Tak, właśnie rozmawiamy o budżecie, bo dlatego o tym mówię, że przed nami bardzo, bardzo ważny czas. Przed nami jako politykami tutaj regionalnymi, przed nami jako radnymi województwa zachodniopomorskiego, ponieważ mamy nowy rząd,
Nowy rząd, który będzie uczciwie dzielił środki finansowe z budżetu krajowego i naszą rolą jest między innymi to, żeby sprawić, żeby jak najwięcej środków z budżetu centralnego będzie trafiało tutaj do województwa zachodniopomorskiego, bo my ten zmarnowany czas z punktu widzenia rządów Prawa i Sprawiedliwości musimy nadrobić. Zachęcam Państwa gorąco do głosowania za tym budżetem, za poparciem propozycji zarządu województwa, bo to jest dobry budżet. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo i w trybie ad vocem pan przewodniczący Rafał Niburski. Zacznę od końca i tej ostatniej wstawki pana radnego Dorżynkiewicza. Pan radny, jeżeli ma dowody, że pieniądze trafiały zamiast do samorządów do kieszeni działaczy Prawa i Sprawiedliwości, to jest bardzo poważny zarzut, który może naruszyć dobra osobiste wszystkich działaczy Prawa i Sprawiedliwości, więc tak panu, zanim pan rzuci oskarżenia, to bym proponował się dwa razy zastanowić, albo najpierw pomyśleć, a potem powiedzieć, bo to są naprawdę bardzo poważne oskarżenia, które pan rzucił bez dowodów. No ja wiem, że wy sobie teraz z prokuratury i tego typu instytucji nic nie robicie, ale jednak, no chyba jednak nie wszyscy, nie, pan jeszcze jednak nie pozostaje bezkarny. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, pan chyba mnie nie słuchał. No powiedziałem 132 miliony, sami to przyznajecie w budżecie, ponad 100 milionów złotych od rządu pana premiera Morawieckiego dla Pomorza Zachodniego, a pan dalej śmie twierdzić, że Pomorze Zachodnie nie dostawało pieniędzy centralnych. No wiele, wiele razy włodarze gmin i miejscowości z naszego województwa odbierali promesy, czeki u pana wojewody Zbigniewa Boguckiego, potem to się stawało realnymi inwestycjami. Ba, sam kiedyś uczestniczyłem w jednej, gdzie uczestniczył marszałek Kustosz. No i pan śmie mówić, że Pomorze Zachodnie nie otrzymywało żadnej złotówki. Ja mam w takim razie takie pytanie do pana, czy pan jako działacz Platformy Obywatelskiej, mam nadzieję, że będzie razem tutaj z całym swoim klubem, a także z posłami, nie dopuści do sytuacji, że jak to mówił wasz minister Schetyna o lokalnej fanaberii związanej z zachodnim obejściem Szczecina, że nie dopuścicie do tego, co zapoczątkowało Prawo i Sprawiedliwość, do wybudowania zachodniego obejścia drogowego Szczecina, że nie dopuścicie do skasowania tej inwestycji, ponieważ tutaj z tego, co ja słyszę, to ta inwestycja jest bardzo poważnie zagrożona. Jeżeli pan tutaj mówi jeszcze na koniec o złych rządach Prawa i Sprawiedliwości, no to przepraszam bardzo, kto dzisiaj chce podjąć uchwałę Sejmu odwołującą legalnie wybrany organ, jakim jest Rada Mediów Narodowych. No nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko Platforma Obywatelska. Dziękuję. Przypominam, że debatujemy nad budżetem województwa zachodniopomorskiego. Pan przewodniczący Maciej Kopeć, zapraszam. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie marszałku chyba. Czyli, bo jakby pozostałych osób nie ma, więc chciałem powiedzieć, że przedtem siedziała pani marszałek. Więc się trochę zawahałem. Wysoki Sejmiku, ja oczywiście z wielką uwagą wysłuchałem i wystąpienia pana marszałka Geblewicza, pana skarbnika, tych wystąpień przewodniczących klubów. I oczywiście jakby nie odnosząc się do, powiedział, kwestii fundamentalnych, chociaż oczywiście do nich też można, bo tutaj zarzut ze strony pana przewodniczącego padł o tym udziale czy nie udziale radnych Prawa i Sprawiedliwości w debacie. Tak? No, tak czy inaczej, gdy mówimy o budżecie, o tym zresztą jakby to nie jest jakby wielkie odkrycie, tak? Zresztą o tym zawsze mówił pan marszałek Geblewicz, tak? Jesteśmy w sytuacji, kiedy realizowana jest pewna strategia. I w ramach tej strategii pojawiają się pewne pozycje. Myśmy za tą strategią nie byli, ani za takim pewnym formułowaniem budżetu, które zresztą, umówmy się, jakby jest pewną kolejną, pewnym schematem, który się powiela co roku. Więc trudno jakby znaleźć jakby dla siebie miejsce w tych ramach, które zostały tutaj nakreślone. To po pierwsze. Natomiast po drugie, ja tak słuchając pana marszałka miałem takie trochę déjà vu, dlatego że z jednej strony, tak, mówiąc o tych zmianach, które są wprowadzane do budżetu na rok 2023, pewne inwestycje wymieniałem, mówiąc o tym, że one się przesuwają i mówiłem, że to jest jakby pewna praktyka, która jest stosowana. Później pan marszałek wymienia je jako inwestycje na rok 2024. Czyli znowu pojawiły się te same numery dróg, których jakby środki były zdejmowane z budżetu na rok 2023, pojawiły się jako inwestycje na rok 2024.
czy tak jak była mowa o inwestycjach w kulturze, czyli znowu pojawił się ten sam zamek i znowu to przesunięcie, czyli znowu mieliśmy przesunięcie, tak? 3 800 tysięcy i dalej mamy kolejną inwestycję. Aż nie chciałem wymieniać tego Morskiego Centrum Nauki, tam tego w sumie niewielkiego przesunięcia na ponad 350 tysięcy i modernizację węzła sanitarnego, no ale mamy rzecz otwartą, później jakby mówimy o tym, że coś się zakończyło, no jakby nie do końca, tak? I się tym chwalimy, bo jest to jakaś inwestycja, ale to jakby pewne rzeczy trwają, czy pewne dalej następują. Kwestia ogrodu w Przelewicach. Czyli no nawet patrząc na budżet, o tym też wspominałem, na rok 2023, tak, mamy przesunięcia i zwiększenia kosztów. I tutaj oczywiście my możemy mówić, tak, o tym, że to jest jakby pewna sztandarowa pozycja. Natomiast tutaj też padło takie stwierdzenie, że zobaczymy, co tam będzie. No ja bym chciał usłyszeć, co tam będzie już teraz, bo to jakby to wystąpienie akurat mnie zaciekawiło, więc chętnie. Chętnie bym, zapraszamy, ja chętnie przyjmę, ja jeszcze powiem, gdzie o zaproszeniu jeszcze jednym. Więc chętnie bym tego wysłuchał i zobaczył, tym bardziej, że patrząc, za co bardzo dziękuję pani marszałek, jej nie ma, ale przekazała nam takie ciekawe zestawienie, o które prosiliśmy na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Bo tam, no też patrząc na te Przelewice, tam widzimy pewne zmiany, tak? Jakby warto byłoby się jakby zapytać, tak? No jeżeli wypełniamy, tak, pewną instytucję kultury jakąś działalnością, to rozumiem, że Przelewice są modernizowane, jest tam jakaś inwestycja, ale to pytanie jest jakby nie bezzasadne, skoro w pewnych aspektach te jakby widać dofinansowanie się zmniejsza, tak? Bo tam jest taka pozycja. Jest pani marszałek, jeszcze raz bardzo dziękuję za to zestawienie. Tam jest ta pozycja 98% w stosunku do poprzedniego. Ja rozumiem, że nakładają się pewne inwestycje, ale właśnie jak się to ma do pewnej działalności statutowej tej instytucji. I jeszcze jedna rzecz, którą wywołała trochę pani radna Małgorzata Jacyna-Witt, dotycząca, jakby wielokrotnie powtarzając to na komisjach i na sesjach, kwestie Teatru Polskiego, bo z jednej strony oczywiście tutaj była mowa o inwestycjach, o scenach i teraz co na tych scenach będzie się działo, bo patrząc na to zestawienie bardzo ciekawe, ten wzrost widzimy, tak? Natomiast i też o tym dyskutowaliśmy na posiedzeniu komisji, na ile to są wzrosty wynikające ze zmiany kosztów. Natomiast no, dostaliśmy też taką informację o działalności artystycznej w teatrze za rok 2023. I oczywiście ciekawe byłoby, jak się to przekłada na rok 2024, czy ma się to przełożyć, tak? Czyli mamy kwoty, które dotyczą i samej dotacji podmiotowej, i produkcji wystąpień, wystawiania spektakli, ale jak to się teraz przeniesie na rok 2024? Czwarty, to odpowiedź na to byłaby niezwykle interesująca, a poza tym patrząc też na to, co się dzieje. No, teatr został otwarty, ale ciągle się tam coś dzieje, tak? Czyli ja mam takie pytanie, a właściwie te worki, które przysłaniają teatr, to co to są za worki, które tam leżą pod teatrem, to nie wiem. Cóż to za jakby działalność czy inwestycja, nie wiem, kulturalna, czy inna się tam odbywa, czy to jest jakiś performance, czy coś innego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, radna Jacyna-Witt. Zapraszam. Szanowni Państwo. Myślę, że po raz ostatni w tym składzie, w jakim jesteśmy, dyskutujemy na temat budżetu województwa zachodniopomorskiego na kolejny rok. Stąd też ta dyskusja jest ciekawa. Ciekawa dla tych przede wszystkim, którzy w przyszłości będą ten budżet realizować. Z tego, co słyszymy gdzieś na tak zwanym politycznym rynku, to pan marszałek Olgierd Geblewicz
może mieć problem z realizacją tego budżetu, będąc europarlamentarzystą, bo tak jak słyszymy, do Europarlamentu się wybiera. Czego mu zresztą życzymy, żeby kandydował. Co do wyborów, zobaczymy, głos wyborców zadecyduje. Szanowni Państwo, ja się cieszę, że, przepraszam, że my tak dużo mówimy na temat inwestycji, tylko ja przypomnę, że jak mówiliśmy o inwestycji tunel do Świnoujścia, to Państwo cały czas mówiliście, że tunel wybudowała Unia. To ja Wam powiem tak. Urząd Marszałkowski wybudowała Unia. Teatr Polski wybudowała Unia. Morskie Centrum Nauki wybudowała Unia. No to co Wy wybudowaliście w takim razie? Oczywiście to jest sarkazm, Pani Marszałek, dlatego że tak samo jak tunel do Świnoujścia wybudował rząd Prawa i Sprawiedliwości i na szczęście wybudował, z czego wszyscy w tej chwili z radością korzystamy, tak samo zarząd województwa podjął decyzję o budowie poszczególnych obiektów i je wybudował. Mamy w Szczecinie pewien problem, który ja zawsze nazywam zaprojektuj, wybuduj, zapomnij. Buduje się różnego rodzaju obiekty i to przez gminę miasto Szczecin i przez Urząd Marszałkowski. Jest radość z powodu budowania i wybudowania, tylko potem nie ma wypełnienia tego. Najlepszym przykładem, pamiętam, był remont willi Lęca, który to remont przeprowadzano nie wiedząc, co w tej willi będzie. Kuriozalne. Oczekiwałam swego czasu na dobre informacje na temat wypełnienia zarówno Muzeum Morskiego, Morskie Centrum Nauki, Teatru Polskiego. Muszę Państwu powiedzieć, że się chyba trochę nie doczekałam. Muzeum Morskie, Morskie Centrum Nauki de facto mogłoby stać w każdym innym mieście. W Toruniu, Gdańsku, Słupsku, nie wiem, wszędzie. Dlaczego? Dlatego, że w Morskim Centrum Nauki nie ma Szczecina. Ja akurat byłam w tym obiekcie dwukrotnie, mam wnuki, które bardzo chętnie wybrały się tam ze mną. W związku z tym jasno mówię, to jest Muzeum Morskie bez Szczecina. Dziwne. Bardzo naciskałam tutaj na to, żebyśmy jako Komisja Kultury podjęli temat na miejscu, żebyśmy odwiedzili, ale jak wiemy dobrze, nasze funkcjonowanie jako samorząd było bardzo ograniczone i dalej jest bardzo ograniczone. Myślę, że dalej tak będzie, bo samorządność na dobrą sprawę została zabita przez politykę centralną. Miałam też nadzieję co do Teatru Polskiego i niestety przez ostatnie pół roku ta nadzieja spełzła na niczym. Byłam na wszystkich premierach, nie na premierach, tylko na przedstawieniach, które zostały nowe, te wystawione w Teatrze Polskim. Ich nie było dużo. Jedno było dobre, pozostałe to były takie typowe dla Teatru Polskiego śpiewogry. Dosyć, przepraszam za określenie, ale zmurszałe. Państwo znacie to określenie, ja często używam w stosunku do Teatru Polskiego. Szkoda, że w budynku, nie powiem, że nowoczesnym, ale nowym, tego typu przedstawienia są traktowane priorytetowo. A teraz proszę Państwa, przeczytam Państwu program na styczeń Teatru Polskiego. Pierwsze tam 3-4 dni to jest Molière, czyli Zmowa Świętoszków, bilet kupiony, oczywiście wybieram się. Natomiast dalej proszę Państwa, przedstawienie tak, Piaf, My hrabiny nie płaczemy, Kolacja dla głupca, Piaf, My hrabiny nie płaczemy. I to jest tak kolejno, dzień po dniu, Piaf, Kolacja dla głupca, Kolacja dla głupca, Pornograf, Kolacja dla głupca i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, same stare przedstawienia. Nie ma nic nowego. Niedobrze. Ja myślę, że jeżeli zainwestowaliśmy jako Polska, jako Zachodniopomorskie, jako Szczecin w Teatr Polski, to warto byłoby, żeby w tym teatrze były dobre, a ja naciskam polskie przedstawienia, polskich dramaturgów, tych starych, tych nowszych i tych najnowszych, współczesnych, nowoczesnych. Myślę, że każdy z nas tego oczekuje, powtarzam, po zainwestowaniu 200 milionów złotych. Proszę Państwa, ja nie będę głosowała za tym budżetem, ale też po raz pierwszy od 20 lat nie zagłosuję przeciwko. Wstrzymam się od głosu, mając nadzieję, że Państwo jednak zrozumiecie fakt, iż kultura jest bardzo ważna.
że skoro zainwestowaliśmy w obiekty kultury tak dużo pieniędzy, bez znaczenia, czy to są pieniądze unijne, czy rządowe, czy samorządowe, wiemy dobrze, że to są wszystko pieniądze pochodzące z naszych podatków. Więc skoro tak dużo zainwestowaliśmy, to mam nadzieję, że Państwo w końcu dojrzejecie do tego, żeby te pieniądze pracowały. Pracowały na rozwój kulturalny naszego społeczeństwa, na to, żeby młodzież miała dobre przedstawienia, na to, żeby dorośli ludzie, dojrzali, także je mieli, a przede wszystkim seniorzy, bo wiemy dobrze, że głównie na przykład do opery czy do Teatru Polskiego na znaczną część przedstawień chodzą seniorzy i czekają na te nowe wydarzenia kulturalne, które powinny zaistnieć w tych nowych obiektach kulturalnych. Tego Państwu z całego serca na następne kadencje życzę i mam nadzieję, że wypełnicie te obiekty w sposób właściwy, odpowiedni i bogaty. Bogaty w sensie kulturowym, w sensie etycznym i w sensie artystycznym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, poproszę Zygmunta Dziewgucia o zabranie głosu. Proszę. Chciałbym zwrócić uwagę tylko i wyłącznie panu Marszałkowi, że kompletnie pominął sprawy OZE, odnawialne źródła energii, bo nasze województwo szczególnie predysponuje, nie wiem, czy one będą z własnych środków, czy z zewnętrznych, to będzie robione, czy to będzie całkowicie oddzielne posiedzenie. No w każdym bądź razie jest to bardzo ważna sprawa, dlatego że nasze województwo jest predysponowane do tego, żeby taką energię tutaj tworzyć i generować. Również tak samo chciałbym spytać, czy patrząc na te wszystkie ważne, ja rozumiem, że ważne projekty, które pan wymienił, to zabrakło mi właśnie tej obwodnicy Gryfic. Goleniów jest, bo ja wiadomo, że Goleniów to jest wyjątkowe miasto, ale dlatego, że tam wszystkie się kumulują środki, przecinają drogi. Natomiast jeżeli chodzi o Nowogard, Płoty, Czebiatów, zostały tylko Gryfice. Kawałek jeszcze do zrobienia został, ale patrzę, że jest wycięte, no co rozumiem, że nie ma tego. Także to chciałbym podkreślić. W każdym bądź razie chcę powiedzieć, że inwestycje cieszą te, które zostały zrealizowane, bo to nie były wyrzucone pieniądze błoto. To były pieniądze bardzo dobrze wydane, jeżeli chodzi o środki unijne. Te inwestycje, które, gdzie przyjeżdżają wycieczki szkolne, wycieczki w ogóle zakładów pracy, oglądają wszyscy, to należy pochwalić. To jest ta przyszłość. To jest zmiany, które w tej chwili następują, idą w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania się listy mówców przystępujemy do procedury głosowania w sprawie uchwalenia budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2024 rok. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Przy 18 głosach za, 9 przeciw, 1 wstrzymującej się, 1 głos nieoddany, uchwała została podjęta. Gratuluję, panie marszałku. I analogicznie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej województwa zachodniopomorskiego. Projekt uchwały to druk 570/2/23. Czy w tej sprawie pan marszałek chciałby zabrać głos? Dziękuję. Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych. Czy przewodniczący komisji? Dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji? Dziękuję. Szefowie klubów? Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej województwa zachodniopomorskiego. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?
Dziękuję. Kończymy głosowanie. Przy 18 głosach za, 9 przeciw, 1 wstrzymującej się, 1 głos nieoddany, uchwała została podjęta. W sprawie projektu zmiany statutu województwa zachodniopomorskiego. Projekt uchwały to druk 572/1/23. Czy przedstawiciel zarządu chciałby zabrać głos? Dziękuję. Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych. Czy przewodniczący chciałby zabrać głos? Dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji? Dziękuję. Czy szefowie klubów? Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie projektu zmiany statutu województwa zachodniopomorskiego? Dziękuję. Kto jest przeciw? O, wszyscy za. Dziękuję bardzo. Kończymy, bo 28 głosów za i 1 nieoddany. Dziękuję ślicznie. Uchwała została podjęta. Przepraszam, 29 doszedł do... Dobrze, to jeden głos proszę dodać pana Wyzgraja jako oddany. W sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzenia planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych. Projekt uchwały to druk 571/1/23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chciałby zabrać głos? Dziękuję. Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu Spraw Samorządowych oraz Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Czy w tej sprawie przewodniczący chcieliby zabrać głos? Dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji? Dziękuję. Czy szefowie klubów? Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Przy 27 głosach za, 2 nieoddanych, uchwała została podjęta. W sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminie ewidencji zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Projekt uchwały to druk 574/1/23. Czy w tej sprawie ktoś z zarządu chciałby zabrać głos? Dziękuję. Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Czy w tej sprawie przewodniczący? Dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji? Dziękuję. Czy szefowie klubów? Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Panie Młynarczyk. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Przy 27 głosach za, 2 nieoddanych, uchwała została podjęta. W sprawie zobowiązania Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Projekt uchwały to druk 573/1/23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chciałby zabrać głos? Dziękuję. Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu Spraw Samorządowych oraz Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Czy przewodniczący komisji chcą zabrać głos? Dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji? Dziękuję. Czy szefowie klubów chcą zabrać głos? Dziękuję. Ktoś z radnych? Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Przy 27 głosach za, 2 nieoddanych uchwała została podjęta. W sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej. Rezygnacja pana Cezarego Urbana. Projekt uchwały to druk 577/1/23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chce zabrać głos? Dziękuję. Szefowie klubów? Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy. Kto z pań i panów jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Przy 27 głosach za, 2 nieoddanych uchwała została podjęta. Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów podziału, przepraszam, czy nie przeskoczyłam? Nie. Przy kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa zachodniopomorskiego. Projekt uchwały to druk 580/1/23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chciałby zabrać głos? Dziękuję. Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych. Przewodniczący chciałby zabrać głos. Dziękuję. Czy przewodniczący komisji chce zabrać głos innych? Dziękuję. Szefowie klubów? Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Przy 26 głosach za, 1 wstrzymującym się, 2 nieoddanych uchwała została podjęta. W sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, rezygnacja pana marszałka Rosińskiego. Projekt uchwały to druk 581/1/23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chciałby zabrać głos? Dziękuję. Szefowie klubów? Dziękuję. Ktoś z radnych? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie odwołania radnego Rosińskiego z funkcji radnego ze składu Komisji Skarg i Wniosków? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Przy 27 głosach za, 2 nieoddanych uchwała została podjęta. W sprawie powołania radnego do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie dołączenia pana Artura Wezgraja. Projekt uchwały to druk 582/1/23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chciałby zabrać głos? Dziękuję. Czy szefowie klubów? Dziękuję. Ktoś z radnych? Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania w sprawie powołania radnego Artura Wezgraja do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Przy 26 głosach za, 3 nieoddanych uchwała została podjęta. W sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej, rezygnacja pana Artura Wezgraja. Projekt uchwały to druk 583/1/23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chciałby zabrać głos? Dziękuję. Szefowie klubów? Dziękuję. Ktoś z radnych? Dziękuję. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przy 27 głosach za, 2 głosach nieoddanych uchwała została podjęta. Szanowni państwo, informacje o działalności zarządu wszyscy otrzymaliście państwo drogą elektroniczną. Czy są jakieś pytania ewentualnie do zarządu?
Do biura sejmiku wpłynęły następujące dokumenty. Raport z realizacji programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego za lata 2021-2022 oraz sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami województwa zachodniopomorskiego na lata 2021-2024. Zostały one przekazane Państwu drogą mailową. Informuję także, że w okresie od ostatniej sesji do biura obsługi sejmików wpłynęły dwie interpelacje. Wszystkie dotychczasowe interpelacje oraz odpowiedzi na nie znajdują się w biuletynie informacji publicznej. W punkcie 7. Czy ktoś z Państwa chciałby przedstawić interpelację, zapytanie? Dziękuję. Przypominam o pisemnej wersji. Wolne wnioski, oświadczenia? Pani Małgorzata Jacynawicz, zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo chciałabym podziękować Pani Przewodniczącej za tak sprawne przeprowadzenie dzisiejszej sesji. Ja powiem tak, że to chyba tylko dyrektorzy szkół tak potrafią. Tak sprawnie, szybko mówić i bezbłędnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania porządku zamykam obrady 48. sesji. Szanowni Państwo, zaraz jeszcze powiem wszystko, tak? Spokojnie. Chciałabym Wam przede wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzyć Wam zdrowych, radosnych, rodzinnych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Myślę, że spotkamy się w lutym. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i uściski dla wszystkich.